Podlaska, ponownie na terenie gminy Leśna Podlaska. Spotykamy się przy pogodzie, która być może nie jest typowo do nagrań. Wieje, ale mamy nadzieję, że naszym widzom nie będzie to mocno przeszkadzało. Pana wójta poproszę po prostu o wyraźne mówienie dużych liter. Panie wójcie, kolonia Witulin i za moment rusza jeden z ciekawszych projektów. Projektu, który ma dokończyć rzecz, która też już częściowo jest wykonana. Żadna pogoda nam nie przeszkadza, żeby spotkać się z naszymi widzami, słuchaczami, z mieszkańcami. Jesteśmy na drodze z Witulina do Witulina Kolonii, odcinek 3 km. Skoczyliśmy nie tak dawno pierwszy kilometr. Jest dobra informacja ze strony wniosków i Polskiego Ładu. Będzie ten odcinek dokończony w przyszłym roku i w przyszłym roku mieszkańcy Witulina, Witulina Kolonii, a także wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w ruchu na tej drodze już asfaltowej. Kwota? Kwota dofinansowania 3 800 zł. Jak bardzo jest to ważna inwestycja dla samych mieszkańców? Szalenie istotna inwestycja ze względu na to, że Witulin Kolonia, nie dość, że to jest oczywiście jedna parafia, więc mieszkańcy stale tutaj jeżdżą, to jest to odcinek, gdzie kursują samochody i autobusy z dziećmi, dowożą dzieci szkolne. A więc jak najbardziej ważna droga i jest alternatywą dla bardzo złego stanu drogi powiatowej przez Mariampol.